słowa kobiety narcyza nic nie znaczą. Witam. Dzisiaj ci powiem o czymś bardzo, 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 bardzo ważnym. Mianowicie chodzi mi o słowa. Słowa u kobiet narcyzów nie mają żadnego znaczenia. Rozumiesz? Nie mają żadnego znaczenia. Kobieta narcyz nie posiada w sobie empatii. Rozumiesz? Nie posiada. Ma dziurę w mózgu. Rozumiesz? Jej mózg zatrzymał się na etapie 10-letniej dziewczynki. Rozumiesz? Jest to dziecko uwięzione mentalnie w ciele dorosłej kobiety. Rozumiesz? I teraz zobacz. Może być tak, że taka dziewczyna, prosty przykład, powie ci, że już nie pali, rzuciła, przy tobie i tak dalej. I ty jej uwierzyłeś, bo nie wiedziałeś, że jest narcyzem. Uwierzyłeś. Okej, dobrze, cieszę się. I powiedziała ci, że już nigdy nie zapali. Nigdy. To jest świństwo, to jest okropne, to jest po prostu niszczenie siebie, po prostu, no nie mogę, nie mogę, będę się przygotowywała, żeby mieć zdrowe ciało na dziecko i tak dalej i po prostu i ty to wszystko łykasz. Wow, super. Nawet jej bronisz, no nie, pomagasz jej i tak dalej, jesteś jeszcze bardziej gdzieś tam lepszy i tak dalej, poświęcasz się jeszcze bardziej, bo usłyszałeś te słowa, które są puste. Puste jak kubek. Kubek, w którym nic nie ma. No i przykładowo idziesz sobie z nią na domówkę, urodziny jej najlepszej koleżanki. Dużo osób, przykład dużo, dobra, dajmy 20 osób, no nie 20 osób i tak dalej. I po prostu fajna zabawa, bawicie się i tak dalej. No i każdy sobie gdzieś tam lata, gada z innymi ludźmi, no nie, po prostu chilluje i tak dalej. No i gdzieś tam mija godzina, dwie i tak dalej. No i nagle gdzieś tam wychodzisz z WC i patrzysz, ona stoi na balkonie z jakąś koleżanką. Ciemno i tak dalej, ona stoi na balkonie. No wychodzisz przykładowo dać jej buziaczka i tak dalej, przytulasa. I nagle patrzysz, że ona w ręku fajka, pet, no nie? I patrzysz na nią? No ale przecież i pierwsza twoja reakcja jest naturalna. No przecież mówiłaś, że już nie będziesz paliła. Ja nie palę, ja tylko tak tutaj tego się popalam sobie raz, bo koleżanka mówiła, że sama nie tego i tak dalej. I bum. Pierwsza, być może pierwszy raz zobaczyłaś. Być może uwierzyłeś znowu, ale tak jak już mówiłem, słowa dla kobiety narcyza nic nie znaczą. Nic. Może być tak, że powie ci, że ona już alkoholu nie pije, że już nigdy nie wypije, detox forever i tak dalej. I nagle idziesz sobie na Wigilię do jej mamy, do jej rodziny. No i ona sobie gdzieś tam usiadła przy stole, no i jej matka: No masz zrobić jednego. I ona, matka jej robi, no i ona pije. Pije se drinka jednego, zaraz drugi, trzeci. Bum. I ona zawsze jakieś znajdzie na to wytłumaczenie. Nie powinnam coś tego i tak dalej. Rozumiesz? Jej słowa nic nie znaczą. Jej słowa nic nie znaczą. Bo jest chora, ma zaburzenia. Jest psychopatką. Ma w sobie demona. Albo kilka. Albo kilkaset. Ona nie ma w sobie empatii, rozumiesz? Ona coś mówi. Tylko po to, żeby powiedzieć. Słowa u kobiet, narcyzów, powiem to, będzie to takie dziwne, no ale u kobiet narcyz słowa są jak puszczenie
Bona. Po prostu. Po prostu. Po prostu to zrobiła. Nie zastanawiała się i tak dalej. Po prostu. Nie chciała go trzymać, po prostu wypuściła, bo jej po prostu w brzuchu burczało i tak dalej, poszło. I tyle. Nie zastanawia się. Nie zastanawia się. A ty to łykasz. Ona ci powie, że to w telewizji, wiesz? To w telewizji. I ty to łykniesz. Ona ci powie, że cię kocha. Ale to jest mocne słowo, które niejedną osobę zwala z nóg. To jest słowo, przy którym niejedna kobieta potrafi uronić łzy. Ale dla kobiety narcyz jest to tylko czysty deal. Rozumiesz? Kobieta narcyz, jeśli przykładowo jedno słowo może sprawić, że ona w tym momencie zyska, rozumiesz? Zyska jakąkolwiek korzyść, to nie zawaha się powiedzieć, co trzeba, żeby to zrobić. Rozumiesz? Ona jest pozbawiona empatii. Ona się nie zastanawia. Rozumiesz? Normalny człowiek zastanowi się 10 razy, nim coś powie, rozumiesz? Kobieta narcyz robi coś tylko po to, żeby mieć z tego korzyść. Po prostu. Nie paliła, miała ochotę, koleżanka postawiła, poszły, bum. Poszła na imprezę. Nieważne, że ma faceta, rozumiesz? Nieważne. Tutaj po prostu pojawił się jakiś fajny chłopak, który po prostu ma dom, jest wolny. Nadarzyła się okazja, przespała się z nim. Bez gumy, bez zabezpieczeń. Miała totalnie gdzieś to, że ma faceta. Tamten jest lepszy, lepszy model. Dla niej miłość, empatia nic nie znaczy, rozumiesz? Nic. Nic nie znaczy dla niej. Nic. Ona może sobie po prostu rozdawać na prawo i na lewo. Każdy, kto podejdzie do niej numer na ulicy. Rozumiesz? Nieważne, czy ma chłopaka, czy męża, czy dzieci. Dla niej to jest nieistotne. Dla niej czują się korzyści, rozumiesz? Ona ma zaburzenia. I nie jeden się gdzieś tam naciął na to. Ale uwierz mi, że jeśli na przykład ta dziewczyna kombinowała w małych rzeczach, w tych małych, spóźniała się, odwoływała spotkanie, to widzisz, ona nie ma empatii. Ona nie ma coś takiego, że a może on się źle poczuje, a może coś tego i tak dalej. A w momencie, gdy teraz mnie posuwa jakiś koleś, może zepsuje go, może zrobię mu krzywdę. Ona nie myśli tak, rozumiesz? Ona po prostu myśli tylko i wyłącznie o sobie. Ona jest egoistyczna. Zdrowy człowiek tak nie postępuje, rozumiesz? Dlatego kobiety narcyzy to kobiety opętane. Możesz się śmiać i tak dalej, ale po prostu chcesz czy nie chcesz, na tej planecie jest dobro i zło. Kobieta narcyz to zło w czystej postaci, rozumiesz? Z nią się nie da rozmawiać. Możesz ją przekonywać, możesz jej mówić i tak dalej. Możesz jej wyznawać miłość i tak dalej. Ona ma to gdzieś. To jest tak, zobacz, jakbyś miał psa. Pies jest głodny. Nie dawałeś mu jedzenia przez tydzień czasu. I nagle każesz mu stać. Nie ruszać się. I podchodzi ktoś z kiełbasą i go woła. Pomimo tego, że tresowałeś tego psa przez 10 lat, on ciebie oleje, rozumiesz? I pobiegnie za tą kiełbasą, ją zje, popatrzy się na ciebie, zaskomy i tak dalej. Bo pragnienie, rozumiesz? Głodu jest silniejsze od jego moralności, rozumiesz? Pragnienie po prostu tego jest tak głodny, że ma totalnie ciebie gdzieś.
liczą się dla niego żądze zaspokojenia, rozumiesz? Tak samo jest z kobietą narcyzem. Dla niej liczy się źródło zasilania. Jeśli może podpiąć się pod nowe źródło, które po prostu daje jej powera, to to robi. Nieważne, czy jesteś, czy cię nie ma. Kłamie, dla ją to nie interesuje. Może być tak, że będziesz stary stał za nią, odwrócony plecami, ona z drugim gościem będzie flirtowała. Rozumiesz? Bo nowe źródło zasilania. Bo twoje już po prostu nie daje takiego powera, bo twoje źródło już jest rutynowe, przewidywalne. I ona ci może nagadać wszystko. No nie, no przecież to jest kolega, gadam z nim jak z kumplem, o co ci chodzi? Uspokój się. Już. Manipulacja tobą. Zrobienie awantury, żeby pokazać, że coś z tobą jest nie tak, a nie z tą dziewczyną. Dziewczyna narcyz z ciebie może zrobić narcyza? Rozumiesz? I wiele osób, które często nie są narcyzami, spotyka się z dziewczynami narcyzami i one potrafią z nich, ale ty jesteś narcyz, jako narcyz, narcyz i tak dalej. I zostawiałem go i tak dalej. I on później myśli, jestem chyba narcyzem, jestem z zaburzeniami, jejku, jestem chory, muszę się leczyć i tak dalej. Nie, jesteś normalny. Jesteś normalny, tylko po prostu tak zostajesz zmanipulowany. Rozumiesz? Tak zostajesz zmanipulowany. Słowa narcyza nic nie znaczą. Dzisiaj on ci może, może ci kobieta powiedzieć, że dzisiaj jesteś dla niej najważniejszy, jutro może to powiedzieć komuś innemu, w ogóle się nie przejmując twoją reakcją. Rozumiesz? W ogóle ją to, no wczoraj był ten, dzisiaj jest ten. Nic do niego nie czuję i tak dalej, bum. Widzisz, kobieta narcyz jest w stanie pójść na środek ulicy, rozebrać się i po prostu uprawiać z kimś seks, bo dla niej to będzie źródło zasilania. Ktoś powie, dam ci 10 tysięcy, rozbierz się tutaj przy wszystkich ludziach i po prostu zacznij mi się stukać. No i ona to zrobi. Nie ma empatii, nie ma w ogóle. Dla niej, wow, super, no nie, zróbmy to. Let's do it. Dlatego no mówię, musisz jak najszybciej rozpoznawać. Zazwyczaj pierwsze, to mówię, będzie kłamstwa. Kłamstwa. Ciężko będzie się z nią dogadać. Ciężko będzie się z nią właśnie dogadać, rozumiesz? Bo jej słowa nic nie znaczą. Ona będzie przekręcała wszystko. No jak? No ale jak to? Jak na piątą? No przecież mówiłam ci, że na szóstą. No jak na piątą? I ty sobie myślisz, no jak? No przecież zapisałem piąta. O co chodzi, no nie? No chyba się źle przesłyszałeś, to nie miało być o szóstej, no nie, o co ci chodzi? Sorry, to nie mój problem, ja mam zapisane na szóstą, ty chyba coś źle słyszysz, no nie? I tak sobie myślisz, what the fuck, no nie? Czy ja mam coś nie tak z uszami, czy ja przecież to zapisałem od razu i zaczynasz w to wierzyć. Myślę, no dobra, dobra, no i czekałeś godzinę, no nie? Boom! Ale co ci chodzi? Co nie mogę sobie z byłym wyjść na piwo? O co ci chodzi? No ale o co ci chodzi? Przecież ja ci nie zabraniam. I gdy zadajesz jej pytanie, no ale czy z wszystkimi byłymi wychodzisz na piwo, czy z tym ostatnim? No ale o co ci chodzi? O co ci chodzi, no nie? No przestań. Przestań być zaborczy. Albo przyjdzie jej były, pod pretekstem gdzieś tam coś tam naprawienia, żarówkę wymienić czy coś tam. No ale on był tylko wymienić żarówkę, o co ci chodzi? A tak naprawdę się z nim stukała, rozumiesz? A bo był tu przy okazji, zajechał na kawę, a to, że ciebie nie było, to już no nie mój problem, no nie? No miałeś być, no nie? Ale pojechałeś, no nie? Bum. I powiem ci tak. Jest takich przykładów miliony albo miliardy.
Ta kobieta to po prostu. Kobieta, która no, jest chora psychicznie, rozumiesz? Dlatego warto jest gdzieś tam rozmawiać. Zazwyczaj no, kobieta narty sama się wyeliminuje już przy pierwszej próbie dzwonienia. Jej historie będą niespójne. To, co ona mówi, będzie niespójne. Najważniejsze jest to, żebyś po prostu czytał między wierszami detale. Rozumiesz? Czytał między wierszami. Jeśli masz jakieś z tyłu głowy, coś jest nie tak, no nie? Że coś ci nie pasuje, że ona jakaś dziwnie mówi, że dziwnie mówi. Wiesz, kobiety narcy zazwyczaj chcą być ponad całym społeczeństwem, rozumiesz? Ona może się mieć takie dziwne nawet gadanie, jakieś takie, no mówię, to jest tak specyficzne, no nie? To jak kilka takich dziewczyn byś poznał, od razu byś wiedział, o czym mówię. One po prostu takie, wiesz, wyższość mają w rozmowie swoją. Dziwnie się zachowują. Dragi, alko i tak dalej. To jest na porządku dziennym, rozumiesz? Brak szkoły, brak perspektyw na jutro, ciągłe problemy w życiu, ciągle problemy z innymi osobami, z koleżankami i tak dalej. Rozumiesz? Dlatego no mówię. Nie daj się na to nabrać, bo popłyniesz. Bo popłyniesz i później możesz mieć taką traumę, że po prostu już tak cię zrani. Im dłużej będziesz w tym przebywał, tym ciężej ci będzie z tego wyjść. I później może będzie ci mega ciężko zaufać nowej dziewczynie. Naprawdę. Oni nie mają empatii, rozumiesz? Ona nie ma empatii. To, czy dzisiaj odejdziesz, czy ona ciebie zostawi, czy ty ją zostawisz i tak dalej, uwierz mi, że ona nic w tej głowie nie poczuje. Ona nic w tej głowie nie poczuje, rozumiesz? Ona się podepnie pod nowe źródło zasilania zaraz. Gdy już jej nie będziesz potrzebny, zrobi wszystko tak, żebyś po prostu sam odszedł. Jak nie będziesz chciał odejść, to cię zniszczy, zwariujesz. Zniszczy cię psychicznie. Odłączy cię od wszystkich znajomych, cię zniszczy, rozumiesz? Nawet nagra jakąś zdradę i tak dalej, żeby po prostu ciebie zniszczyć, żebyś odszedł. Tak normalna osoba się nie zachowuje, rozumiesz? To są psychopaci. Ktoś powie, jak tak można zrobić, jak tak można zrobić, jak tak można drugiej osobie zrobić i tak dalej. Widzisz? Kobieta narcyz jest zaburzona psychicznie, jest psychopatką. Ona nie czuje, rozumiesz? Nie czuje. Zobacz, jeśli teraz uderzysz się w brzuch, z całej siły zaboli cię. Kobietę z zaburzeniami narcystycznymi, jak uderzysz, ona nic nie czuje. Rozumiesz? Nie chodzi o fizycznie, psychicznie. Ona nic nie czuje. Ona się nawet będzie śmiała. Rozumiesz? Ona się będzie śmiała, że ty przykładowo płaczesz, że ty po prostu jesteś, wiesz, wywalili cię z roboty. Ona się będzie śmiała. To jest demon, rozumiesz? Demon, którego celom jest niszczenie. Kłamstwo jest na porządku dziennym. Rozumiesz? Kłamstwo jest na porządku dziennym. Ona sama nie wie, co mówi. Naprawdę. Dlatego no mówię. Słowa kobiety narcyz nic nie znaczą. Nie daj się na nie nabrać. Nie daj się na nie nabrać, bo nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.